Wchodzę na szczyt Węgielnik. Jest to nieduży szczyt w okolicach Piwnicznej. Zaledwie 300 metrów od Piwnicznej. W celu, aby Wam nagrać właśnie, jak wygląda ten szczyt. Są tam okopy z II wojny światowej. I tymi schodkami tutaj teraz będę wchodził. Za chwileczkę się jeszcze z Wami połączę w celu są na tym szlaku jest dziwnie wydrążona skała. Schodzimy po takich schodkach, jak widać. Niewielki kort do grania w siatkówkę, boisko, można w siatkę zacząć grać. Jest to polanka przed samymi już okopami. Tak jak właśnie widać, grillowisko, możliwość zapalenia grilla. Będziemy udawać się już bezpośrednio właśnie na okopy. Jak widać, wchodzimy teraz w okopy. Są odrestaurowane, no na pewno nie są to identycznej głębokości jak okopy, które były w czasie II wojny światowej. Idę właśnie teraz środkiem tego. Nagraniem tego, ale ogólnie jest fajnie. Idę cały czas tym okopem, tak jak to widać, czyli będzie wielka biała plama na ekranie, bo słońce nam tutaj troszeczkę dokucza, ale już teraz to widać idealnie,
Teraz jestem w tych właśnie okopach na tej polanie. Zbliżamy się do punktu strzelniczego. Tam, gdzie byli snajperzy, byli w czasie II wojny światowej żołnierze. Jest to upamiętnione na punkcie strzelniczym, co tutaj nawet jak wyjdę z tego okopu, to wskazuje na to, przepraszam za te drgania, tablica wskazuje na to, bo jest tu wszystko ładnie opisane, jak gdzie co było. Trzeba by było tutaj po prostu długo postać i poczytać, ale my na to nie mamy czasu z powodu raz, że baterii w ekranie A2, a musimy to coś wam nagrać, żeby zareklamować i przyciągnąć więcej turystów, więc idziemy dalej. Idziemy w okolice punkt strzelniczy. Jest tutaj jeszcze taki okop troszkę głębszy. On dawniej był zasypany ziemią, teraz on wystaje nad ziemię. Tak nie było. Te okopy musiały być zupełnie zakryte w ziemi. Więc jak widać, to jest wszystko prowizorka, ale bardzo ładnie zrobiona. Zrobiona za pieniążki unijne przez osobę, której nazwisko bym wolał nie ujawniać, dlatego że pewnie by się na to nie zgodziła. Tu jest piękny żołnierz z tego, z blachy zrobiony jako z karabinem. Jak to mogło, żeby pokazać, jak to mogło wyglądać w czasie wojny. Czyli punkt strzelniczy pierwszy. Ale idziemy cały czas dalej. Tutaj mamy z kolei punkt strzelniczy drugi. Tam był CKM, a tu jest snajper. Typowo żołnierz snajper jest, trzyma broń pięknie. Idziemy dalej. Tymi okopami. To wszystko już jest oczywiście nad powierzchnią ziemi, to okopy były zawsze równo z ziemią, te wszystkie te płotki, które tutaj widać. Tu jest z kolei komora snajpera drugiego, drugi snajper. Jest to wszystko bardzo fajnie ujęte i ogarnięte, jakby to powiedzieć tak, jak mogło być faktycznie. Idziemy tutaj okopami. Te okopy prowadzą tam na dół, skąd żeśmy szli, tylko nie szliśmy tymi okopami. Ale skręcimy teraz do góry, ponieważ chcę pokazać wieżyczkę widokową, która znajduje się tutaj nieco wyżej. Niezbyt wysoka wieżyczka, ale bardzo atrakcyjna ze względu na to, że można wyjść na nią i zobaczyć naprawdę cudowne widoki na Piwniczną, na okolice Kosarzysk. Nie, przepraszam, nie Kosarzysk, tylko Kokuszki, Jaworzyna Kokuszczańska, góra zwana Cycówką, no i na tym podobne góry znajdujące się tutaj w okolicy. I za chwilę się połączymy znów, jak dojdę do tej wieżyczki, będziemy to wszystko relacjonować, nagrywać, żeby to jakoś było z sensem, było ogarnięte. Jest wszystko ok. I dochodzimy właśnie do wieżyczki. Tu jest ta wieżyczka. Tak jak widać, metalowy, z metalu zrobiony, z blachy. Podejdę. O, pokażę. Blacha. Wchodzimy teraz na punkt widokowy.
I teraz nagrywamy, proszę bardzo. Jest kicarz w oddali. Może mi się to uda wszystko przybliżyć. O, udało się. Jest kicarz. Lecimy dalej. Widok jest wspaniały. Troszkę mnie tu rusza, bo tutaj naprawdę wieje dzisiaj. Co słychać? Widać i czuć polanka, gdzie można się opalać, gdzie można przyjść w niedzielę, wypić piwo, z żoną się pobzykać. No nie wiem, no, róbcie co chcecie. No, nie, no może bzykać nie, no bo tu za dużo ludzi bywa, ale no, ale tak to wszystko właśnie wygląda. Jest wspaniale, jest zarypiście. Tam są na dole właśnie okopy, co widać, tak jak pokazuję, i będziemy powoli schodzili w dół tymi schodkami. Pewnie drgania wyjdą duże na ekranie, ale proszę się tym nie przejmować, to jest tylko film reklamowy. Kamerka GoPro sportowa, więc nie ma to możliwości jakiejś tam ustawienia drgań czy czegoś. Poza tym spotkamy się za chwileczkę znów. Jeszcze ostatni widok na te góry. Byłem tu przedtem, nagrywam jeszcze raz, ponieważ nie wyszło. Przedtem miałem taką magiczną reklamóweczkę jeszcze z piweczkiem, gdzie sobie siadłem, wypiłem piweczko, może dlatego kurwa nie wyszło. No, ale to już mniejsza z tym. To tak na wesoło, żeby było. No, no hej. Podchodzimy jeszcze do jednego elementu tutaj. Jeżeli chodzi o te wykopy, już troszeczkę poza wykopami. Jest dosyć duży dół ogrodzony, jak widać. Mogło to być również bunkier, jak i cokolwiek. Zresztą może podejdziemy z drugiej strony, żeby było widać. Jest to dość głębokie. W sumie jest to zasypane już teraz. Po tylu latach, no to wiadomo, że ziemia się zapadła. Wszystko się to zasypało. Ale to tak, żeby pokazać z ciekawości. I wracamy. Wracamy i będziemy schodzić już konkretnie w stronę piwnicznej na dół. I chyba na tym zakończymy nasze nagrywanie. Chociaż nie wiem, czy jeszcze się coś nie wydarzy po drodze. Ewentualnie jakby coś tam jeszcze było, dołączę się, jeszcze coś dogram. Tak żeby to jakoś później sformatować, skleić do kupy, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wszystko wygląda, czy warto tu przyjechać, warto to zobaczyć. Sami to ocenicie, bo to już nie do mnie należy ocena. Ja uważam, że warto zobaczyć coś takiego, warto się tu wybrać, przynajmniej na niedzielę. Cały ten plac, który wcześniej wspominałem, zasilany jest baterią słoneczną tam u góry, która oświetla ten plac w nocy, jest tutaj oświetlone. Oczywiście trasa na ten plac nie, ale plac jak jest absolutnie oświetlony. Tutaj mamy jeszcze tablicę informacyjną z mapą właśnie tych okopów, jak to mogło wyglądać. Wszystko jest tutaj pokazane. Tak jak widać, można to zobaczyć sobie samemu, poczytać. Jest też tabliczka informacyjna. Uwaga, teren jest monitorowany. To już informacja dla wandali, jakby chcieli pić piwo, a później niszczyć. No i na tyle. I tutaj, o przepraszam za wstrząsy, ale się poślizgnąłem. Jest tutaj jeszcze opis, jak wygląda piwniczna mniej więcej. Wyszczególnione w podpunktach. Jak korzystać z wiaty i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to możecie sobie Państwo poczytać już tutaj na miejscu. Jak przyjedziecie, odwiedzicie to miejsce, jest wszystko fajnie to opisane. Na razie.